wiele popularnych firm, które dostarcza rozwiązania komputerowe, systemy teleinformatyczne, aplikacje. Oferuje rozwiązania, które robią bardzo dużo zadań, zastępując wiele osób, które by je realizowały wcześniej. Największe firmy obecne na światowym rynku, takie jak Microsoft, HP, Cisco, a nawet potęga z Dalekiego Wschodu, Huawei, są często ofiarami ataków, które czasem podstawnie, czasem bezpodstawnie dowodzą, że rozwiązania te mogą być wątpliwe co do reputacji. Taką opinię przejęły rozwiązania chińskie, które bardzo często są stawiane na świeczniku jako aplikacje, programy, systemy, urządzenia, które są obarczone elementami mogącymi wpływać na zachowanie poufności, czyli takim kodem, który jest zaszyty w środku urządzenia i pozwala autorowi rozwiązania lub osobom, które zostały wskazane przez jakąś instytucję mającą bardzo duży wpływ, tu możemy czytać rząd chiński, do wprowadzenia rozwiązania, które będzie pozwalało na przekazywanie wrażliwych informacji do tego rządu lub instytucji, która zbiera informacje. Podobne akcje były skierowane w Microsoft, w Cisco, nawet w HP, które było posądzane o to, że oprogramowanie zaszyte w firmware drukarek wykorzystywanych przez armię iracką zostało wykorzystane po to, żeby spowodować bezwładność systemów dowodzenia i kierowania podczas inwazji na Kuwejt i akcji amerykańskiej związanej z wojną w Zatoce.